Jeszcze o tym, że trochę w tym temacie, o którym my mówimy, możecie odnaleźć inne podcasty u nas i bardzo fajnie wpisuje się tutaj podcast, który mieliśmy z Anetą Pacek-Upalewską i Janą Daniłowicz, tak, które miały świetną historię, prezentują świetną historię, która idealnie wpisuje się w ten temat, o którym rozmawiamy, ponieważ obie panie zaczynały pracę w kancelariach korporacyjnych, po czym założyły swoją kancelarię i zatrudniały właśnie pracowników na stałe. No a teraz się jeszcze zmniejszyły do kancelarii, która jest dwuosobowa i która zatrudnia współpracowników zdalnie, korzystając z narzędzi zdalnej pracy. Więc to jest ciekawe, słuchajcie, ciekawa downsizing, można tak powiedzieć ładnie, czy takie... No. Można. Znaczy ja myślę sobie, że w ogóle to jest taki trend, który można sobie powolutku zaobserwować na świecie, że coraz więcej zaczyna się mówić o tym, że w sumie wcale jedyną drogą do rozwoju biznesu nie jest robienie coraz większego biznesu. I o tym żeśmy też mieli chyba podcast który się nazywał, że większy nie znaczy lepszy, czy jakoś Tak, dokładnie tak. No, więc to, co zrobiły właśnie, jak się ta kancelaria nazywała? Kancelaria Prawa Środowiskowego w ogóle teraz tak się nazywa. Fakt, że one mogą zatrudniać zewnętrznych współpracowników wynika z ich bardzo, bardzo dużej specjalizacji. I to takiej specjalizacji, która powoduje, że są chyba jedną naprawdę z niewielu, dwóch, trzech kancelarii w Polsce, które realizuje takie projekty. No właśnie, więc ja myślę, że to ma taki downsizing i takie zastanawianie się, czy właśnie drogą do rozwoju firmy nie może być przypadkiem bardzo duża specjalizacja i ograniczenie właśnie ilości ludzi, którzy w tej firmie pracują. Czy to nie jest przypadkiem takie coś, co za chwilę, za parę lat zagości na stałe w świecie prawniczym? Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone'ie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast, albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.